Kończąc miesiąc poświęcony sercu Jezusowemu, przychodząc dzisiaj do stóp Matki Bożej nieustającej pomocy, w świecie, który nas otacza i w tych wydarzeniach, które doświadcza każdy z nas, mniej lub bardziej, myślę, że coraz mocniej i szczególniej brzmią słowa jeszcze nie tak dawno wypowiadane w litanii loretańskiej, a które te słowa dołączył papież Franciszek do tej modlitwy Kościoła bardzo dawnej, starej, prostej, a jakże głębokiej. Maryjo, Matko Nadziei. Matka Nadziei. Nadzieję potrzebuje dzisiaj każdy z nas i to bardzo mocno. Nadzieję potrzebuje dlatego, że chyba tak naprawdę najwięcej, co dzisiaj człowiek przeżywa, szczególnie tutaj, każdy z nas w Ukrainie, a im bardziej na wschód, tym mocniej, to chyba to jest to poczucie, to negatywne, jakiś brak nadziei, jakiegoś smutku, rozczarowania, może nawet wielkiego strachu, nawet przed dniem dzisiejszym, nawet nie mówiąc o jutro. Z jednej strony tutaj we Lwowie, jeśli chodzi o wojnę i skutki, szczególnie te mocne, najbardziej barbarzyńskie, spadających rakiet, wybuchających bomb, ginących tysiącami wręcz ludzi. Raczej tego aż tak tutaj fizycznie nikt z nas tak mocno nie doświadcza. Bardziej te pojedyncze momenty syren, do których może nawet i się już jakoś przyzwyczaiłem. Bardziej narzekam na to, że właśnie jest jakaś taka bezradność, że nic nie mogę zrobić. Niby mogę żyć codziennym swoim życiem, które toczy się dalej. Ale jednak, co dalej? Co dalej? Dalej jest ta, która uczy, aby stanąć i spojrzeć. Aby stanąć i nie tylko spojrzeć, ale i słuchać. Aby otwierać się. I przede wszystkim, aby otwierać się na Boga. Na to, aby zaufać Bogu. Aby rzeczywiście otworzyć swoje serce na to zaufanie Bogu. Właśnie szczególnie teraz, dziś. Teraz w tej trudnej sytuacji, którą każdy z nas przeżywa na swój sposób. W różnym kontekście. W różnych cierpieniach, trudnościach, krzywdach, bólach fizycznych, emocjonalnych, bólach duchowych, może jakieś rozpaczy, ale jednocześnie może i nadziei. Bo może gdzieś właśnie w komuś otworzyła się ta zablokowana cząstka życia duchowego. Gdzieś może ktoś nawet tutaj z obecnych doświadczył tego nawrócenia, tej myśli, tego pragnienia, tego zwrócenia się do Pana Boga. Ale może nawet jeszcze zanim do Niego przychodząc, kieruje swoje oczy ku Matce. Bo tak rzeczywiście porównując do tej ziemskiej miłości dziecka do Matki, to jest tak, że zawsze, wtedy kiedy przychodzę, czy jestem małym dzieckiem, niemowlęciem, czy jestem starszym, to jednak to jest zupełnie inne moje życie czy moje podejście wtedy, kiedy przychodzę do swojej Matki, kiedy przychodzę do niej ze swoimi różnymi sprawami. Dlaczego przychodzę? Bo jest ufność, bo ufam. Ufam jej jako tej, która dała mi życie. Maryja, okazując zaufanie wobec Bożych tajemnic, Bożych planów, realizuje to zaufanie w sposób bardzo heroiczny. Realizuje je poprzez heroiczną postawę praktykowania cnoty nadziei, cnoty teologalnej. Jak mówi katechizm Kościoła katolickiego, nadzieja jest cnotą teologalną, dzięki której pragniemy jako naszego szczęścia Królestwa Niebieskiego i życia wiecznego, pokładając ufność w obietnicach Chrystusa,
i opierając się nie na naszych siłach, ale na pomocy łaski Ducha Świętego. Ona tego nas uczy. Uczy tego, aby zaufać Chrystusowi bez zastrzeżeń, aby rzeczywiście oddać swoje życie, najbardziej te dramatyczne, najbardziej te dziwne, najbardziej te trudne, najbardziej te wymagające i właśnie, tak jak mówię, szczególnie w tym kontekście teraz. Co będzie jutro? Co będzie dzisiaj? Każdy z nas przeżywa swoje osobiste historie, swojego życia, tego wszystkiego, co się działo do teraz, dzisiaj, co przeżywam, co mnie czeka. Bardzo ważne jest to,